Z dorobku jakich szkół myślenia politycznego czerpał inspirację Mackiewicz, tworząc swoją własną koncepcję polityczną? Przyznawał się do łączności ze Szkołą Krakowską, od której czerpał przede wszystkim to przekonanie o potrzebie silnego państwa, o konieczności realizacji pewnych ambitnych programów w polityce zagranicznej, do czego tylko silne państwo będzie zdolne. Jego kolejnym mentorem był Władysław Studnicki, który z kolei uczył go tego spojrzenia na polską politykę przede wszystkim przez pryzmat położenia między Niemcami a Rosją. No, powiedzmy co nieco o Studnickim, bo to postać dzisiaj prawie zapomniana, niedawno trochę przypomniana wprawdzie, ale nie dość znana. Studnicki najczęściej nazywany jest największym germanofilem II RP i to jest oczywiście słuszne. Sam się tak z dumą nazywał, ale trochę umniejszające w stosunku do jego postaci, bo jest to człowiek o bogatszym dorobku niż ten germanofilizm. Wydaje mi się, że najcenniejsze w jego myśli politycznej, najcenniejsza była umiejętność trafnej oceny potencjałów państw i wynikających z nich antagonizmów na arenie międzynarodowej, co pozwalało mu, co znalazło wyraz między innymi w tej jego najsłynniejszej książce wobec nadchodzącej II wojny światowej, którą napisał i wydrukował, ale nie mógł upowszechniać w czerwcu 1939 roku, ponieważ została skonfiskowana. Mimo że Mackiewicz go wielokrotnie określał jako swojego mentora, to jeżeli się przyjrzeć bliżej ich publicystyce, to więcej różnic by się tam znalazło niż podobieństw. Niemniej od Studnickiego na pewno Mackiewicz wziął żelazną zasadę dla swojej filozofii politycznej, którą nazwał nawet w 1937 roku Lex Mackiewicz, to znaczy przekonanie, że koniunktura polityczna dla Polski jest funkcją stosunków niemiecko-rosyjskich. Im te stosunki są gorsze, tym dla Polski lepiej. Jak moglibyśmy nazwać taką konstytutywną dla myślenia Mackiewicza ideę polityczną? Jak Mackiewicz na przykład rozumiał mocarstwowość Polski? Znaczy mocarstwowość bardzo prosto, jako zdolność utrzymania niepodległości, siłę dostateczną do tego, żeby utrzymać niepodległość, oczywiście nie w sposób zupełnie niezależny od porządku międzynarodowego, no bo pamiętajmy, że on bardzo aktywnie zajmował się stosunkami międzynarodowymi, uważał, jego teoria o konieczności zbliżenia z Niemcami była związana z tym, że zakładał, że Polska może być napadnięta przez Związek Sowiecki, zakładał, że jeżeli nie będziemy dyplomatycznie do tego przygotowani, to tak naprawdę, w czym zupełnie przewidział wojnę, będziemy równocześnie napadnięci przez trzy państwa, przez Sowiety, przez Niemcy i przez Litwę, i że z tych obcęgów Polskę trzeba wyprowadzić. Mocarstwowość to była dostateczna siła do tego, żeby Polska po pierwsze była zdolna obronić niepodległość, ale po drugie, żeby była dostatecznie atrakcyjnym partnerem w życiu międzynarodowym do tego, żeby zbudować system sojuszy, który niepodległość pozwoli zachować. No, w tym on był w ogromnym stopniu, Mackiewicz był też uczniem Bainvillea, Jacques'a Bainvillea, czyli takiego głównego polityka szkoły Action Française we Francji, no, który był zwolennikiem zasady relatywizmu geopolitycznego, czasami mówiono politycznego, ale jaśniej jest, jeżeli się mówi, że to jest relatywizm geopolityczny, czyli że siła państwa nie polega na jego agresji, na maksymalizacji terytorium, na maksymalizacji przewagi, ale na słabości jego przeciwników i tworzeniu takiego systemu międzynarodowego, w którym po prostu jest bezpieczny. I chociaż dzisiaj to słowo mocarstwowość brzmi tak bardzo gromko, to tak naprawdę dla tego pokolenia to było po prostu, ono wyrażało wyłącznie przekonanie o tym, że niepodległość Polski jest faktem niepewnym i że musimy mieć dostateczną siłę do tego, żeby ją obronić, bo to, że trzeba będzie ją bronić, to właściwie wśród bardzo wielu ludzi tamtego pokolenia myślących o przyszłości państwa, no uchodziło za pewnik, że system wersalski będzie poddany próbie. Ale jednocześnie ten integralny, jak już powiedzieliśmy, konserwatysta był Piłsudczykiem. Jak to było możliwe do pogodzenia? Mackiewicz w Piłsudskim widział tego polityka, który w praktyce realizuje te idee, które Mackiewicz głosił w swojej publicystyce. Uważał, że Piłsudski wziął sobie do serca tę ideę Stańczyków o potrzebie silnej władzy w Polsce i ku temu dążył, temu miał służyć między innymi zamach majowy.
postrzegał Piłsudskiego jako człowieka, który się nie kieruje w polityce zagranicznej uprzedzeniami, a więc jest elastyczny, gotowy jest na sojusze z różnymi państwami, gotowy jest zawsze ten interes Polski brać na pierwszym, stawiać na pierwszym miejscu. Już wspominaliśmy, że wzorem swojego pierwszego mentora politycznego, Władysława Studnickiego, był za sojuszem Polski z Niemcami, ale inaczej niż Władysław Studnicki, w pewnym momencie porzucił tę ideę. Kiedy to się stało? Wstrząs przyszedł w 1938 roku, kiedy Mackiewicz się przekonał, że to, co mu się wydawało, że jest zbliżone z linią jego gazety, linia 26 stycznia 1934 roku realizowana przez ministra Becka, co wydawało mu się zbieżne z linią jego gazety, tak naprawdę jest czymś innym. On zakładał, że to odprężenie, do którego doszło między Berlinem a Warszawą w 1933-1934 roku, będzie wstępem do pogłębionej współpracy i do takiej wspólnej albo co najmniej koordynowanej współpracy w przekształcaniu konfiguracji geopolitycznej Europy Środkowo-Wschodniej z korzyścią dla obu państw. Anschluss Austrii w marcu 1938 roku nim wstrząsnął, bo zorientował się, że Niemcy oto przystąpiły do ofensywy dyplomatycznej i zaczynają się gwałtownie wzmacniać, a Polska jest na to dyplomatycznie kompletnie nieprzygotowana. Te posunięcia ówczesne ministra Becka, to znaczy normalizację stosunków z Litwą i przyłączenie Zaolzia jesienią 1938 roku, kiedy Niemcy okrajali Czechosłowację, uznawał za pseudosukcesy. Uważał, że zagrożeniem dla Polski staje się gwałtowny wzrost siły Niemiec, ale jeszcze nawet wtedy nie porzucił samej idei porozumienia polsko-niemieckiego, tylko obawiał się, że ono będzie dla Polski na coraz bardziej niekorzystnych... Polska będzie do niego zmuszona w coraz gorszych warunkach. Ostatecznie ideę porzucił, można nawet wskazać datę dzienną, 22 marca 1939 roku. Napisał taki rozrachunkowy tekst, w którym pogodził się w końcu z tym, że nie zdołał przekonać ani społeczeństwa, ani polityków II RP do tej jego tezy, że dobre stosunki Polski z Niemcami są fundamentem polityki polskiej, że bez tego Polska znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie. No a kropkę na D postawiły władze sanacyjne, które go dzień później zesłały do Berezy. Cad był naprawdę realistą, obserwował politykę międzynarodową i on na przykład był świadom tego, że w momencie, kiedy Włochy w 1936 roku przeszły na stronę Niemiec, no bo jakkolwiek dziwnie to dzisiaj brzmi, był czas, że Włochy obok Polski były najbardziej antyniemieckimi państwami w Europie ze względu na konflikty po I wojnie światowej z Niemcami. On stopniowo zaczynał widzieć, że tak naprawdę no, może dojść do wojny polsko-niemieckiej. No i jednocześnie no, to był jeden z tych polityków czy ludzi w Europie. No, naprawdę nie było ich wielu. On w gruncie rzeczy poszedł do Berezy Kartuskiej, poszedł do tego obozu siedzieć za Polskę, bo on walczył o dozbrojenie. To była jego idea fix, że niezależnie od tego, czy będzie wojna z Niemcami, czy nie, to Polska musi mieć wojska pancerne, to Polska musi unowocześnić armię. I chociaż potem, w czasie II wojny światowej, był w mocnej opozycji wobec generała Sikorskiego, to przed wojną w Polsce, tak jak de Gaulle we Francji, to było tych dwóch polityków, w tym wypadku no, dziennikarza projektującego politykę czy publicysty, którzy mówili, no, że my tą wojnę przegramy, jeżeli Polska nie zmodernizuje armii, jeżeli do wojny się nie przygotujemy. Także no tak. Ten jego... Generał Sikorski był autorem znakomitej książki Przyszła wojna, gdzie pokazał, że grozi nam blitzkrieg i dokładnie opisał sytuację taktyczną. Dlaczego ci dwaj bliscy sobie myślowo ludzie po wybuchu wojny popadają w konflikt? Co poróżniło Mackiewicza? No przede wszystkim stosunek do Związku Sowieckiego. Cat uważał, że trzeba walczyć o niepodległość i całość Rzeczypospolitej do końca właściwie. No. To jest piękne, że jego ostatni tekst w Słowie Wileńskim no, się kończył 18 września, dzień po najeździe sowieckim, Boże miej w opiece Wilno.
pisał, walczył o całość, a uważał, że układ sojuszniczy ze Związkiem Sowieckim w 1941 roku, zawarty pod presją brytyjską, nie daje gwarancji, że Polska będzie miała chociaż dyplomatyczne instrumenty do tego, żeby swoich granic wschodnich bronić. No to już jest rzecz, mówię, to już jest rzecz do dyskusji, na ile generał Sikorski przed swoją śmiercią zakładał koncesje terytorialne, na ile uważał, że Polskę w tej formie można obronić, czy nie. Cat uważał, że trzeba. I z tego względu, że Pakt Sikorski-Majski, czyli ten układ sojuszniczy polsko-sowiecki zawarty pod presją brytyjską, otwiera cały szereg furtek, legalizuje okupację sowiecką, używając pojęcia amnestia, legalizuje represje i zbrodnie sowieckie, mówiąc o uzgodnieniu kwestii granicznych po wojnie, zakłada, że to są kwestie otwarte. Jak wyglądała codzienność Mackiewicza na emigracji? On trafił przez Francję do Londynu. No, dopóki był posłem do Rady Narodowej, jako taka, potem coraz gorzej. On wspominał, że jego praca we Lwowie i Wilnie, które było bardzo ważnym pismem, które no, mówię to niewyczerpane słowa uznania za pana doktora, za wydanie tego zbioru, który tutaj mamy, chciałbym przekrzyczeć kurtynę żelazną. To było znakomite pismo, jeszcze zobaczę, że nawet wśród tych książek, które tutaj leżą, to jest jedna z najgrubszych, ale on uważał, że to był czas permanentnego upokorzenia, kiedy trzeba zbierać pieniądze, żeby pracować, jakoś żyć i tak dalej. No. Ale był też premierem rządu. Chociaż potrafił wydawać pieniądze, może to miało wpływ. Jak się w tej roli odnalazł? Czy miał jakieś znaczniejsze dokonania? Bardzo poważnie podszedł do tej funkcji. Tak w wymiarze ideowym stawiał sobie za cel, po pierwsze, czy politycznym wymiarze, przede wszystkim nie szkodzić krajowi. Po drugie, zależało mu na tym, żeby uregulować pewne sprawy reprezentacji politycznej emigracji, to znaczy, żeby ona stała się reprezentacją faktyczną społeczeństwa emigracyjnego, a nie samozwańczą. Zależało, jakby przywiązany był do idei Skarbu Narodowego. Tu z kolei chodziło o to, żeby emigracja, czy przynajmniej ta polski rząd emigracyjny był niezależny finansowo, żeby nie jak najmniejszej pokusie finansowej mógł ulegać ze strony anglosaskich gospodarzy. Z konkretnych spraw starał się, ale niestety bez powodzenia, załatwić dwie, to znaczy ochronę skarbów wawelskich, które wtedy wylądowały w Kanadzie, a po drugie postawienie przed sądem protagonistów sprawy Bergu, to znaczy chodziło o świadczenie przez niektóre ugrupowania czy niektórych polityków polskich usług wywiadowczych na rzecz wywiadu amerykańskiego za pieniądze na cele partyjne. Działalność premiera rządu emigracyjnego skwitował krótko po zakończeniu artykułem w Kulturze pod tytułem Praca spudłowana, czy praca zmarnowana. Pod koniec lat 40. Zaczyna myśleć poważnie o powrocie do kraju i wiemy już dzisiaj, że nawiązał najpierw rozmowę, a potem współpracę ze służbami bezpieczeństwa, tajnymi służbami PRL-u, któremu po 1956 roku umożliwiły powrót do kraju. Jak panowie oceniacie z perspektywy takiej całościowej ten fakt biograficzny Mackiewicza? No, to był jego upadek niewątpliwy, przy czym w swojej świadomości on nie rozmawiał ze służbami, tylko rozmawiał z władzami, bo co nawet no, z Marcelem Reichem Ranickim. Miał do tego, tak, i nie o literaturze niemieckiej czy jakiejkolwiek innej. Miał do tego tytuł, żeby tak powiedzieć, bo powiedział bardzo kategorycznie, żadnym informatorem nie będę i tak dalej. No rzeczywiście przekazywał tam swoje opinie i zaczął bardzo poważnie myśleć o powrocie do kraju. I z punktu widzenia nie tylko jego brata Józefa Mackiewicza, ale dużej części opinii emigracyjnej, to była zupełna dezercja. No pamiętajmy, że ludzie z tej twardej, takiej tak zwanej legalistycznej emigracji londyńskiej, no jeszcze w latach 70. nie przyjmowali paszportów, uchodzili za bezpaństwowców, a już wizyta w kraju rządzonym przez komunistów chodziła za legalizowanie ich władzy. Także z punktu widzenia emigracji
To był bardzo duży szok. Nie, nie. Sad, kiedy wrócił do kraju, mógł być także w kraju publikowany. Pora porozmawiać o jego książkach. Zobaczmy felieton. Twórczość Mackiewicza jest tak szeroka, że w zależności od zainteresowań można sobie coś wybierać z tej twórczości. Znaczy ja jestem historykiem, uważam, że bardzo cenne jest jego pisarstwo historyczne. W wypadku Stanisława Augusta, bo o jego książce, o książce Cata Mackiewicza Stanisław August chciałabym przede wszystkim mówić. Widać, jak potrafi się oderwać od tych stereotypowych opinii o Stanisławie Auguście i przedstawiać nam panowanie tego króla z punktu widzenia przede wszystkim państwa i walki o państwo. Bierze się za rzeczy, które były najbardziej sporne. Konfederacja Barska jest przecież w legendzie narodowej, zwłaszcza romantycznej, czymś świętym. Stanisław Mackiewicz uważa, że Konfederacja Barska była jednym z najgorszych wydarzeń z czasów panowania Stanisława Augusta z punktu widzenia interesu państwa, bo on patrzy na Stanisława Augusta tak, jak powinno się patrzeć na króla. W jakim stopniu był on w swoim panowaniu, czuł się i spełniał to postępowaniem odpowiedzialny za państwo. Ja bardzo cenię sobie książkę Europa in flagranti, dlatego że jest to książka, która się ani trochę nie zestarzała. Nie zestarzała się też pod względem sposobu uprawiania dziennikarstwa i nie zestarzał się temat, jak wygląda Europa, jak wyglądała Europa około roku 1900, jak zaczął się wiek XX, jakie były ówczesne problemy i marzenia ludzi, co się zestarzało. Wspaniałe są tam rzeczy, wspaniałe obserwacje. Warto czytać to, co on pisze o Polsce międzywojennej. To są te dwie książki. O 11 powiada autor, sztuka jest skończona, czyli o polityce Józefa Becka i historia Polski 11 listopada 1918 do 17 września 1939. Co wyróżniało pisarstwo Cata? Czy to był styl jakiś niepodrabialny, klimat, niepokój intelektualny na tle współczesnych? Moim zdaniem przede wszystkim obrazowość, taki dar syntezy i lapidarności, które mu pozwalały odmalowywać ludzi, wydarzenia, epoki, o których pisał kilkoma zaledwie pociągnięciami pióra. Sad był wielkim pisarzem. Jak naprawdę spojrzymy na literaturę w drugiej połowie XX wieku, taką pokrewną, czasami nawet najbliżej pokrewną, to znaczy na przykład na Sołżenicy i na Józefa Mackiewicza. Przecież jeden i drugi to jest w dużej części non-fiction. To jest opisywanie świata realnego, wprowadzanie dokumentów, mieszanie tego w tych często no, bardziej, no, już nawet powieściach zbliżających się do eseju. Mieszanie tego z fikcją, wracanie do dokumentu i tak dalej. I Cat w gruncie rzeczy wcześniej no, szedł w tym samym kierunku, no bo to jest po prostu wielka literatura. Tylko jak mówię, no Cat to jest ktoś, kto jest z tradycji Henryka Żewuskiego, Sienkiewicza. To jest gawęda szlachecka, to jest opowieść dygresyjna, gdzie teza moralna, czy teza państwowa, patriotyczna i tak dalej, no tak jak ten gniew Sołżenicy na czy Józefa Mackiewicza, ale u niego ta teza państwowa, ona jest ubarwiana opowieścią o mechanizmach historii, ale również o mechanizmach życia ludzkiego, o kulturze i tak dalej. To jest po prostu poza wszystkim wielki pisarz. No dobrze, powiada pan wielki pisarz, ale wielki pisarz musi wylegitymować się aktualnością już poza czasami, w których tworzył. Które z książek Stanisława Cata Mackiewicza przetrwały próbę czasu? Które warto polecić dzisiaj do czytania jako naukę myślenia, jako książki także obdarzone jakimś szczególnym walorem artystycznym? Z mojego punktu widzenia najciekawsze są te, w których on przemyca swoją myśl polityczną, swoją filozofię polityczną, jak on to nazywał, czyli prawie wszystkie, poza tymi paroma, gdzie bardziej skupia się na tekstach, na historii literatury czy krytyce literatury. Gdzieś ta myśl polityczna we wszystkich tych jego książkach przemyka raz bardziej, kiedy są to te książki rozliczeniowe z drugą RP, jak Historia Polski, wspomniana tutaj, czy Polityka Józefa Becka, gdzie indziej
z większego dystansu, wtedy kiedy pisze o XIX wieku czy początku XX, w książkach Bilbao, Europa in flagranti. Moim zdaniem one są jednymi z lepszych do rozpoczęcia przygody z Mackiewiczem. Wszystkie je razem można by określić jako elementarz realizmu politycznego, to znaczy są one przeznaczone przede wszystkim dla tych, którzy nie potrafią w polityce odróżniać gestów od rzeczywistości, którzy wierzą w moralne zwycięstwa, którym się wydaje czymś bardzo doniosłym, że polityk mocarstwa pochwalił nasze dawne bohaterstwo. Dopóki takie gesty nie będą traktowane u nas z należytym sceptycyzmem, to książki Mackiewicza pozostaną aktualne. Ale czego możemy się nauczyć dzisiaj z książek Stanisława Mackiewicza? Pan mówi realizmu politycznego. A pan jak odpowie na to? Przede wszystkim Mackiewicz próbował w istocie zmienić bieg historii Polski, czy, że tak powiem, skorygować bieg tej historii. To w różnych wymiarach. O tym wymiarze geopolitycznym już mówiliśmy i to nie była kwestia preferencji orientacyjnych, czy taki sojusz lepszy, czy inny, tylko on po prostu, tak jak wielu ludzi generalnie mieszczących się w tym samym kierunku, zakładał, że Polska może trwale stracić niepodległość ze strony Związku Sowieckiego, że przeciwko Sowietom nie będziemy mieli żadnych sojuszników, w odróżnieniu od Niemiec, przeciwko którym będziemy mieli sojuszników. I to oczywiście to jest jeden taki trwały wątek, ta nauka geopolityki, myślenia politycznego i tak dalej. Ale on również próbował zmienić tą XIX-wieczną historię Polski, żeby historia dalej w Polsce nie biegła w tym kierunku wyznaczonym przez wiek XIX, ale żeby wróciła do wielkiej tradycji państwowej. On uważał Sienkiewicza za proroka polskości po prostu. Uważał, że to jest człowiek, którego wpływu na naszą kulturę nie sposób zmierzyć. I w jakimś sensie w tej tradycji mieści się jego pisarstwo. Jego monarchizm to była próba poza wszystkim innym. Bo on monarchii przepisywał wiele aspektów, że to najbardziej postępowy ustrój. No, to świetna metafora, że w tym samym czasie Lincoln musiał stoczyć wojnę domową, najbardziej krwawą w historii Stanów Zjednoczonych, żeby znieść niewolnictwo, a Rosja zniosła niewolę chłopów jednym dekretem Aleksandra II. Napisał, że to jest ustrój, który naprawdę jest w stanie bez wstrząsu zmieniać, adaptować się do różnych faz kultury i tak dalej. O tych zaletach jednoczących i tak dalej mówiliśmy, ale to był dla niego też sposób powrotu do wielkiej tradycji państwowej. Tego, żebyśmy myśleli o Polsce nie w kategoriach emocji zbiorowych, ale w kategoriach państwa, również w kategoriach kultury i w kategoriach uniwersalnych. I to jest wielka lekcja Mackiewicza dla mnie. Tych lekcji jest z pewnością jeszcze więcej. Myślę, że dopiero wspomnieliśmy o tych pewnie najważniejszych, ale nie jedynych, dlatego na koniec zachęcamy Państwa do lektury Stanisława Mackiewicza. Jak sądzę, widać po naszym programie, pisarza politycznego i historycznego, wciąż aktualnego i inspirującego. Dziękujemy uprzejmie i zapraszamy za tydzień. Dziękuję bardzo.